Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Mógł mieć 5, najwyżej 7 lat. Był dość niski i drobny. Mierzył około 4 stóp wzrostu. Był ślicznym blondynkiem z brązowymi oczami, dobrze odżywionym i pięknie ubranym, a także wydawało się na co dzień bardzo zadbanym. Brzmi jak opis szczęśliwego i kochanego dziecka. Jednak nie mówilibyśmy o nim na tym kanale, gdyby nie to, że spotkał go tragiczny los. Mały Lord Fauntleroy, jak został nazwany ze względu na wyjątkowy strój, w który był ubrany, miał boczny uraz głowy, który prawdopodobnie spowodował jego śmierć. Ciało wylądowało w zalanym kamieniołomie w stanie Wisconsin, dokładnie w Waukesha. Pewnie teraz powiecie, cóż, to straszne, ale tragiczne wypadki się zdarzają, ba, nie brakuje też okrutnych morderstw dzieci. I to prawda, ale sprawy te często znajdują wyjaśnienie dzięki bliskim ofiar, którzy z całych sił dążą do wyjaśnienia okoliczności śmierci ich dziecka. Natomiast szczególnie dramatyczne w tej sprawie jest to, że o małego chłopca nie upomniał się dosłownie nikt, choć maluch musiał być w rodzinie, która przynajmniej pozornie dbała o niego, świetnie go ubierała, miała na uwadze jego prawidłowy rozwój i higienę. Jednak po śmierci chłopca ta zapewne dobrze sytuowana rodzina nigdy się nie odnalazła. Jakie są hipotezy w sprawie tożsamości i śmierci małego lorda? Posłuchajcie. Był poranek 8 marca 1921 roku. John Brlish, który pracował w pobliskiej Olowlin Company, dostrzegł w sztucznym zbiorniku wodnym coś, co wyglądało jak szmaciana większa lalka. Zdał sobie jednak sprawę, że prawdopodobieństwo, że patrzy na zabawkę lub manekina, jest znikome. Jak opowiadał, krew zakrzepła mu w żyłach, gdy domyślił się, że właśnie odkrył zwłoki dziecka. Pobiegł do biura firmy kamieniarskiej, w której pracował, by zadzwonić do szeryfa Clarence'a Kiblera. Ten z kolei zawiadomił koronera Departamentu Policji w Milwaukee. Jako że chłopiec był mały i wydawał się być brutalnie zaatakowany, historia od razu chwyciła za serce nie tylko urzędników i śledczych, ale także całą społeczność. Jedni współczuli maluchowi w zwyczajnym ludzkim odruchu serca, inni ze snobizmu i żądzy skandalu w wyższych sferach, bo nie było wątpliwości, że dziecko musiało być przedstawicielem znanej rodziny. Maluch był ubrany w nietypowy strój. Bluzkę lub koszulę zapinaną na guziki i szary sweter z ekskluzywnej firmy Bradley Knighting Company. Maluch nosił czarne pończochy i lakierowane buty. Wyglądał prawie dokładnie jak chłopczyk, który był bohaterem niezwykle znanej książki Francis Burnett. Książkowa historia małego lorda jest piękna i ujmująca. Chłopiec trafia do Anglii, do zamku, którego właścicielem jest jego dziadek, arystokrata. Hrabia Jan Arthur Errol. Mały Cedric jest jego jedynym spadkobiercą. Hrabia jest jednak stary i nienawidzi świata z wnukiem i jego mamą włącznie. Jednak Cedric Errol w ogóle nie dostrzega wad dziadka, uwielbiając go za siłę, odwagę i mądrość. Maluch w końcu podbija serce hrabiego, który zupełnie się zmienia. Lód w jego sercu znika, ujmijmy to metaforycznie, stopiony miłością wnuka. To piękna historia ze szczęśliwym zakończeniem, które niestety nie stało się udziałem naszego małego lorda, znalezionego w kamieniołomie. Choć chłopiec wyglądał podobnie do Cedryka i wydawało się, że mógł żyć w zbliżonych warunkach, to zapewne nie zdołał sobie poradzić z jakimś złym człowiekiem, być może z jego najbliższego otoczenia. Bohater książki, mały lord, ubrany był zawsze niezwykle wytwornie. I właśnie ta słodka dziecięca elegancja oddawana była często na ilustracjach do kolejnych wydań tego książkowego hitu, a także odtwarzana na scenach teatralnych i w kolejnych filmach. Niestety jednak los chłopca znalezionego w kamieniołomach daleki był od wzruszającej i sentymentalnej fikcji. Mały chłopczyk, który zginął w tak dramatycznych okolicznościach, przebywał w stawie może już nawet 6 miesięcy, a na pewno nie mniej niż tydzień.
Policja w tej sprawie spodziewała się wszystkiego, ale na pewno nie tego, że będzie jakikolwiek problem z ustaleniem tożsamości chłopczyka. Sądzono, że kiedy tylko wieść się rozejdzie, bliscy małego lorda natychmiast się zgłoszą po ciało i będą się intensywnie domagać wyjaśnienia sprawy oraz znalezienia mordercy. Zapewne również będą potrafili przekazać cenne w sprawie informacje, czyli z kim chłopiec widziany był ostatnio, jak mógłby znaleźć się w tych okolicznościach, a także kto potencjalnie może być odpowiedzialny za jego śmierć. Jednak ku zdumieniu policji nikt się nie zgłaszał. Śledczy zdecydowali się nawet na wystawienie ciała malucha w domu pogrzebowym, do którego zaproszono mieszkańców okolic, aby mogli zidentyfikować kilkulatka. Nawet jeśli rodzice chłopca również zginęli lub też wyjechali, a maluch był pod opieką kogoś innego, to z całą pewnością dziecko musiało być znane komuś w okolicy, gdyż zapewne w tak bogatym domu nie brakowało służby, która musiałaby niejednokrotnie widzieć chłopczyka. Jednak ani niania, ani nauczyciel, kucharka, pokojówka, ani nikt inny nie stawili się, by zdradzić tożsamość dziecka. Teraz śledczy byli już naprawdę kompletnie zdumieni. Przyszło im więc do głowy, że dziecko musiało tu zostać podrzucone z zupełnie innych stron, co podważyło pierwszą teorię, która mówiła o tym, że maluch mógł zostać powierzony pod opiekę jakiejś kuzynce czy znajomej, a ta wybrała się w pobliże kamieniołomu, na przykład z narzeczonym, a gdy para była zajęta sobą, może w aucie, chłopiec zapewne biegał po okolicy i doszło do tragicznego wypadku. Jednak sekcja zwłok zdecydowanie wskazywała na to, że uraz na głowie raczej nie pochodził od upadku, ale od ciosu tępym narzędziem. Wprawdzie konkretnych informacji zupełnie zmieniających bieg śledztwa nie było, ale jeden z pracowników pobliskiej firmy, Mike Cocker, poinformował policjantów, że w okolicach kamieniołomu widział swego czasu młodą kobietę w czerwonym swetrze, która momentami zanosiła się płaczem, wędrując wokół stawu. Przerażony mężczyzna zapytał, co się stało, na co ona odrzekła, że szuka małego chłopca i zapytała, czy ktoś go tu widział. Niestety jednak napotkany pracownik nie wiedział nic o małym chłopcu, wobec czego kobieta dołączyła do mężczyzny, z którym najwyraźniej przyjechała samochodem w te okolice i odjechali. Teraz więc uwaga policji skupiła się na parze, która ewidentnie musiała mieć związek z dzieckiem i wykazywała swego czasu chęć odnalezienia go. Przejmowała się zatem jego losem. Trudno było jednak zrozumieć, co sprawiło, że kobieta i mężczyzna zmienili zdanie i nagle przestali się zajmować losem kilkulatka. Wydawałoby się, że nie mogą być sprawcami zbrodni, bo gdyby sami dziecko zabili, to z pewnością mieliby tego świadomość i nie szukaliby go w okolicach kamieniołomu, doskonale wiedząc, gdzie znajduje się ciało. A z kolei, jeżeli byli niewinni i zależało im na losie dziecka, dlaczego teraz się ukrywali? Głośne poszukiwania tajemniczej kobiety w czerwonym swetrze i towarzyszącego jej mężczyzny niestety nic nie dały. Zwrócono się zatem w stronę teorii, że szukająca potem chłopca para wcześniej miała go pod opieką, w którymś momencie go zgubiła zajęta sobą, a głębokie nacięcie na głowie mimo wszystko może nie było raną zadaną przez sprawcę, lecz skutkiem jakiegoś wypadku. Jednak lekarz nie dał się przekonać, wiedząc, że było to morderstwo, ale dorzucił, że dziecko miało śladowe ilości wody w płucach, a to już bezsprzecznie oznaczało, że chłopiec zmarł, zanim został wrzucony do wody. Nie był to zatem wypadek. A nawet jeśli opiekująca się dzieckiem para sądziła, iż doszło do przypadkowej tragedii, to przecież na pewno chciałaby wszcząć alarm i poszukiwać kilkulatka, który być może zginął z zupełnie innej ręki. Opiekunowie zapewne musieliby się przyznać rodzicom podopiecznego, że go zgubili. Tymczasem ani oni, ani nikt inny nie szukał dziecka, nie walczył o sprawiedliwość dla małego lorda. Po jakimś czasie policja otrzymała szokującą informację, że kobieta widziana wcześniej w czerwonym swetrze znów została zaobserwowana. Zginęła w wyniku samobójstwa w tym właśnie kamieniołomie, wokół którego wcześniej szukała chłopczyka.
Jej skok do wody rzekomo mieli widzieć okoliczni mieszkańcy. Przeszukano zbiornik wodny, ale ciała nie odnaleziono, więc nawet jeśli ta historia była prawdziwa, nigdy nie została bezspornie potwierdzona. Wiedząc już, że w takim razie dziecko raczej nie mogło pochodzić dokładnie z tego rejonu, policja zamieściła zdjęcie chłopczyka we wszystkich mniej i bardziej poczytnych gazetach na środkowym zachodzie. Zaangażowani w sprawę, szeryf i prokurator okręgowy zabezpieczyli nagrodę w wysokości $250 za jakąkolwiek informację na temat tożsamości chłopca lub jego mordercy. Niestety informacje nie pojawiły się nawet wówczas, gdy wysokość nagrody wynosiła już $1000. Cisza wokół tej sprawy była zatrważająca i dla policji niezwykle trudna do wyjaśnienia. W pewnym momencie wydawało się, że przełom jednak nadejdzie. David Dobrik, właściciel Liberty Department Store w Waukesha, stwierdził, że doskonale pamięta to niezwykle charakterystyczne ubranie, które miał na sobie mały Lord. Twierdził, że sprzedał je na wyprzedaży w styczniu, jednak nie prowadzono wówczas żadnego rejestru tego rodzaju transakcji, tak więc nie było możliwości, aby sprawdzić, kto dokonał zakupu ubranek. Inny obiecujący trop w tej sprawie pojawił się kilka miesięcy później, gdy pewien mężczyzna z Chicago doszedł do wniosku, że dziecko musi być synem jego siostry, pani Hormidge. Belson upierał się, że jego były szwagier uprowadził już w przeszłości dzieci, ukrywając je przed matką, a nawet próbował śmiertelnie przerazić kobietę informacją, że w końcu je kiedyś zabije. Policji jednak udało się odnaleźć mężczyznę, który zabrał dzieci i na szczęście okazało się, że one żyją. Tak więc mały Lord z pewnością nie był siostrzeńcem Belsona. Kolejne informacje nie nadchodziły, wobec czego szeryf Kibler zdecydował, że ciało trzeba przygotować do pogrzebu, którym zajęła się mieszkanka okolic zalewu, Minnie Conrad. Zdecydowała również, że przeprowadzi zbiórkę pieniędzy na ceremonię pogrzebową. Społeczność była tak poruszona, że udało się jej to bez problemu. I o godzinie 14 marca 1921 roku chłopczyk o nieznanej tożsamości, którego nazywano Małym Lordem, spoczął na cmentarzu Prairie. Na pokrywie trumny znalazł się wzruszający napis, wykonany ręką kogoś wstrząśniętego losem malucha. Brzmiał on: Our darling, nasze kochanie. Kiedy wydawało się, że nie ma już najmniejszych szans na rozwikłanie tej dziwnej zagadki, okazało się, że sprawa jednak będzie miała swoją klamrę, przynajmniej teoretycznie. W 1949 roku lekarz z Milwaukee, E.L. Deringer, połączył pewne oczywiste jego zdaniem ślady. Uznał, że nieznanym dzieckiem musiał być 6-letni Homer Lemay, bo jest to jedyny maluch w tym wieku i o takim wyglądzie, który w tamtym czasie zniknął bez wieści. Nie połączono tego od razu, ponieważ sprawa nigdy nie została oficjalnie uznana za zaginięcie lub morderstwo, a historia przedstawiała się następująco. Mały Homer zniknął w 1921 roku. 2 lata po śmierci swojej matki, która zmarła na gruźlicę. Zaniepokojeni ludzie z dalszego otoczenia dziecka zaczęli się interesować losem kilkulatka, wobec czego policja udała się do ojca chłopca, ale ten poinformował ich, że mały Homer został wzięty przez przyjaciół rodziny, którzy mogli roztoczyć nad nim odpowiednią dla dziecka opiekę. Zabrała go para z Chicago nazwiskiem Norton. Udali się oni rzekomo z chłopcem do Argentyny. Niestety jednak, jak się okazało, tam doszło do dramatycznego wypadku samochodowego, w którym mały chłopiec miał zginąć. Notkę o tym dramacie, wydrukowaną w argentyńskiej gazecie, wysłano ojcu dziecka. Policja natychmiast poszła tym tropem, ale bardzo szybko okazało się, że para o nazwisku Norton nie istnieje. Nie wiadomo było również nic o tym, aby ktokolwiek odpowiadający opisowi mężczyzny i kobiety, którzy mieli być rodzicami adopcyjnymi Homera, wyjechał do Argentyny we wskazany rejon i podawał się za mieszkańców Chicago. Również notatka prasowa nie wskazywała jednoznacznie na to, aby ofiarą wypadku mógł być właśnie Homer. Policjanci pracowicie prześledzili trop argentyński, ale nie potwierdzili wersji ojca dziecka.
Dr Dellinger zdecydował się na konferencję prasową, która odbyła się 16 maja 1949 roku. Opowiedział historię, na którą trafił i przedstawił wnioski, do jakich doszedł, sugerując, że ekshumacja ciała nieznanego chłopca mogłaby wiele wyjaśnić. Miał nadzieję, iż po nagłośnieniu sprawy szeryf Leslie Rockteacher i koroner Alvin Johnson zdecydują się na powtórne zbadanie ciała. Ci postanowili jednak dać dziecku spoczywać w pokoju, zważywszy na wcześniejsze liczne i zupełnie bezowocne próby ustalenia tożsamości malucha i bezskuteczne, a przecież tak intensywne działania, które zostały podjęte, by złapać jakikolwiek trop w śledztwie. Nowa teoria na pozór wydawała się dobra, ale nie było konkretnych dowodów na jej potwierdzenie. Dlatego być może był to kolejny ślepy zaułek. Możliwe również, że władze nie chciały działać pod presją lekarza i prasy, dlatego zrezygnowały ze śledztwa w tym momencie, gdy wokół sprawy znów wrzało od plotek i sensacyjnych domysłów. Wobec tych decyzji chłopczyk, mały lord, wciąż spoczywa na cichym cmentarzu, a na jego nagrobku widnieje napis: Nieznany chłopiec znaleziony w kamieniołomie Ololin, Łokisza, 8 marca 1921. Dziecko nie żyje już od wielu, wielu lat. Nie znaczy to jednak, że pamięć o nim zaginęła. Do dziś wielu fascynatów zagadek kryminalnych zastanawia się, jakie może być rozwiązanie. Czy chłopiec został porwany z bogatej rodziny dla okupu, a porywacze zagrozili jego bliskim, że zabiją malucha, jeśli ktokolwiek zawiadomi policję? To wyjaśniałoby wykwintny strój chłopca i milczenie jego otoczenia, które mogło nie mieć pewności, iż zwłoki w kamieniołomie należą do porwanego kilkulatka, więc na wszelki wypadek bliscy wypełniali instrukcje porywaczy i nie zgłosili się po ciało. Czy dziecko zginęło z ręki członka bogatej rodziny, która postanowiła go kryć, wiedząc, że dziecko już życia nie odzyska, a na ich ród może paść cień, który zniszczy ich dobre imię na wieki? A może istotnie chłopczyk to 6-letni wówczas Homer, który został zamordowany przez swojego ojca, nie dającego sobie rady z jego wychowaniem po śmierci matki? Czy jednak był to zupełnie inny chłopiec, którego matka oszalała z rozpaczy, szukała go w tym rejonie, mając jakieś przesłanki, by podejrzewać, że to właśnie tu ktoś wyrzucił ciało jej zamordowanego dziecka? Może mordercą był jej mąż, który potem steroryzował ją tak bardzo, że nigdy nikomu nie powiedziała o tym, co zaszło. Być może morderca był tą samą osobą, która zabrała ją znad kamieniołomu, gdy zaczęła ona wypytywać lokalnych mieszkańców, czy nie widzieli kilkulatka. Możliwe, że byli to rodzice lub inni bliscy dziecka, którzy wiedzieli, że przyjechało tu z kimś na wycieczkę i nigdy nie powróciło. Dlaczego jednak nie mieliby o tym powiedzieć policji? Czy byli szantażowani, zastraszani? Czy sami bali się odpowiedzialności? Do dziś tego nie wiadomo. Dlatego też historia małego lorda pozostaje jedną z najbardziej zagadkowych w historii kryminalistyki. I to nie tylko dlatego, że morderca dziecka pozostaje nieznany, ale również z tego powodu, że nie wiadomo, kim jest sam chłopczyk i dlaczego nikt nigdy go nie rozpoznał i nie zgłosił jego zaginięcia. Kochani, to już koniec tej smutnej historii, która mam nadzieję, że Was zaciekawiła i głęboko zapada w serce i w pamięć. Jeśli chcielibyście się podzielić refleksjami, to zapraszam do strefy komentarzy. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał. Polecajcie go również, proszę, aby się rozwijał. Zapraszam na Facebooka, gdzie publikuję zdjęcia do omawianych historii, a także na Spotify. Tymczasem już do usłyszenia.